ważna, to jest kontakt emocjonalny i kontakt społeczny. Emocje, jak już mówiłam o tym, że trzeba dzieci przytulać, całować, pokazywać, że my się kochamy, rozumiemy, jesteśmy dla siebie mili. I kontakt społeczny. Bardzo często dzieci nie mają teraz kontaktu społecznego, bo rodzicom się wydaje, że tam na podwórku jest niebezpiecznie. Ja nie wiem, jak to jest w waszym mieście, ale my mieszkamy w takim osiedlu w Warszawie, gdzie jest z czterema parkami. I to jest osiedle, w którym mój mąż się urodził i wychował. I jak chodzimy na spacery, wiosna, lato, jesień, zima, tam nigdy nie ma dzieci. Robert mówi, słuchaj, za moich czasów to wszędzie były dzieci. Wszędzie. Jeździły na sankach, na tupolotach, było lodowisko, były rowery, były gry w klasy, w gumy, tu się kocyki, dołki się kopało, sreberko wkładało, kwiatki układało, szkiełko i robiło te tajemnice, tak? A teraz nie ma dzieci. Ewentualnie na spacerze za rękę z mamusią idą, tą i z powrotem. I to jest koniec. Nie ma dzieci na dworze. I wiecie, gdzie są dzieci? Przed tym kątem telewizor, komputer. W związku z czym mają potworne braki w relacjach społecznych. I to widzicie w szkole, w przedszkolu, jak przychodzą, oni się zachowują jak dziczki czasem. Nie wiedzą w ogóle, jak rozmawiać z rówieśnikami, jak o coś poprosić. A rodzice też nie dają kompetencji. Dziecko przychodzi, daje w czapę koledze, żeby mu odebrać zabawkę. Ja mówię, poproś go. Rodzic mówi, na przykład teraz na warsztatach robiliśmy takie ćwiczenia. Rodzice często mówią, idź się pobawić do dzieci. No i idzie to dziecko się pobawić do dzieci i nie wie, co ma zrobić. Znaczy, co to znaczy dla niego idź się pobaw do dzieci? To znaczy, co on ma zrobić, idź się pobawić? Ma poskakać koło nich? Albo co ma zrobić? Trzeba dziecku powiedzieć, co ono może zrobić. Podejdź, powiedz, jak masz na imię, tak? Powiedz, mam fajną zabawę. Dajmy dzieciom kompetencje, w ogóle rodzice tego nie robią. A ten kontakt społeczny jest bardzo ważny. Już pomijam sprawę komunikacji, że dzieci w ogóle nie wiedzą się odzywać do siebie. To jest, ja nie wiem, kogo my wychowujemy, no ale sorry, pewnie tak będzie. I dwie ostatnie rzeczy. To jest poczucie, potrzeba posiadania czegoś swojego. Dwie rzeczy. Jedna, rodzice mówią tak, pani Doroto, jak nauczyć dzieci przegrywać? Ja nie błagam. Nigdy, przenigdy. I wy też. Nie uczcie dzieci przegrywać. Uczcie dzieci wygrywać i radzić sobie z porażką. Bo olimpiada w Londynie była 4 lata temu. My jesteśmy sportowcami kanapowymi, w związku z czym jak jest olimpiada, bierzemy urlop i oglądamy olimpiadę. No i właśnie 4 godziny na dobę, na wszystkie kanały, wszystkie powtórki, tak? No i się ekscytujemy. I olimpiada w Londynie, i jakaś Polka, już nie pamiętam, jak się nazywała, bo to jest nieistotne, zdobyła srebrny medal. Chyba wioślarstwo, jakaś jedynka wioślarstwo, chyba, czy strzelectwo, wszystko jedno, obojętne. I jest wywiad. I ona mówi, jechałam na tą olimpiadę i tak marzyłam o srebrnym medalu. No ja bym jadąc marzyła złoty. Natomiast ona marzyła tylko o srebrnym. A potem jest rozmowa z jakimś Polakiem, bo naszą ambicją było, żebyśmy wyszli z grupy. No to wyszli z grupy, wszystko przegrali potem. Ale z grupy wyszli, czujecie, tak? Więc uczmy zwycięzców, żeby dzieci umiały wygrywać, żeby były gotowe na sukces. Ale jednocześnie mówmy, co się dzieje z nimi, jak przegrywają, bo wiecie, jak to jest. Mamy dwie możliwości. Wygrywasz, albo się czegoś uczysz. Ponieważ wygrana nie uczy niczego, a przegrana tak. I druga rzecz, która jest ważna, dzieci muszą mieć coś swojego. To nie jest tak, że mamy uczyć dzieci dzielić się. Ja wiem, że to się dzieje w przedszkolach. No daj dziewczynce, ona chce. No to ja teraz chcę pani złote, złoty pierścionek, a mamusia stoi obok. No daj dziewczynce, daj swój pierścionek. Dlaczego nie chcesz dać? Dziewczynka go weźmie, połknie, albo wyrzuci, albo zgubi. No nie możemy tak podchodzić. Jeżeli dziecko ma jakąś rzecz, która jest dla niego ważna i wartościowa, przypominam, że dla dziecka wszystkie jego rzeczy są ważne i wartościowe, to nie zmuszajmy, żeby się z kimś dzieliło. No nie mówicie koleżance, wiesz co, pożycz mi męża na trochę. No potrzebuję, wiesz. Oddam. Mało poużywam, trochę oddam, tak? Może nie zgubię. Nie zużyję całego. Moja babcia mówiła, chłopnie bydło, nie wymyli się. Prawda, tak mówiła. Ale my mamy, każdy z nas ma potrzebę posiadania czegoś. I to też trzeba zrozumieć, że dziecko może nie chcieć dać swojej laleczki, z którą przyszło, bo ta druga koleżanka urwie laleczce, oczko się urwało temu misiu i rzuci. Albo zabrudzi, albo cokolwiek innego zrobi. Nie będzie miało tego stosunku emocjonalnego. I powiecie, no dobrze, ale dziecko się czymś nie bawi. Okej, no to możemy negocjować. Bawisz się tym, tamtym nie, to możesz spróbować się podzielić, ale nie naciskajcie. Bo to jest nienaturalne, żeby dawać coś i dawać komuś innemu. No to teraz tak, ja od pani, od każdej z pań coś sobie wezmę. Bo mi się podoba. I bym chciała z tym grzeczna. Dla ciebie?
No właśnie. A mamusia będzie mówiła, daj dziewczynce grzeczna z Warszawy przyjechała i wstydu nie rób. Lewąka. Daj. Tak? Ostatnio jedna pani zapytała, przyszła tą na rękę się nosi, bransoletkę. Może se pani wziąć? Ja mówię, ale ja tylko żarna, może se pani wziąć? Ja nie mam problemu z dzieleniem się. A mąż mówi, bierz dają. Nie wzięłam, bo czułam, że ona mi tak daje, gdzie nie może z pani wziąć, ale trzymam. Mogę pani dać, nie mam problemu z dzieleniem. Nie mam. Mogę dać. Oczywiście teraz żartuję. To jest trochę tak, słuchajcie, że my zapominamy. O, jeszcze jedną rzecz powiem na koniec. Ostatnia rzecz, naprawdę. Nie, Robert, już nie wierzyłam się. Ja się pierwszy raz powiedziałam, że ostatnia rzecz. Nie było cię widocznie. Przychodzi do mnie mama, Szczecin. Wykłady dla rodziców w przedszkolu. Przychodzi do mnie mama. Pani Doroto, mam taki problem, bo wie pani. Niech mi pani powie, co ja mam zrobić, bo tak idę ze swoim Marcinkiem i on wraca z przedszkola i tak mówi, mamo, bo tam mnie koleżanka nie lubi, ktoś mi zjadł parówki, pani mnie postawiła do kąta, nie mogłem się bawić, w ogóle wszystko było do niczego. I idzie, tak mi się marzy mi tak na początku słucham, potem mi wypada, idziemy, on już zaczyna mi płakać, już go prawie ciągnę, wziąłem go pod pachę, po schodach on wchodzi, tak jak ten miś w Kubusiu Puchatku, wiecie, co go Krzyś ciągnął tak po schodach, bum, 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 wchodzimy na górę, on wyje. Chodzimy do domu, ja tam odstawiam te siatki, mamusiu, przytul mnie. I ona mnie pyta, pani Doroto, czy ja go powinnam przytulać w takiej sytuacji? Ja mówię, wiesz co, no to wyobraź sobie sytuację, że ty wracasz z roboty. Jesteś urąbana, tak jak tamta, tak? Syn w ogóle ma nadania, w ogóle wszystko źle, wszystko nie tak. Przychodzisz do domu, jesteś już rozpłakana na schodach, jeszcze po prostu jakaś masakra złamana z obca z wylubionych butach. No po prostu straszne, wchodzisz do domu, stoi twój mąż, mówi, Maria, no po prostu przytul. Ja bym przytulę cię, jak się uspokoisz. I my sobie nie wyobrażamy takiej sytuacji, jak my potrzebujemy się przytulić. Natomiast wyobrażamy sobie taką sytuację, jak dziecko potrzebuje. I namawiam was, żebyście w takich sytuacjach, jak nie wiecie, co zrobić, bo nie zawsze wiemy, wyobraziły sobie, jak to będzie, gdybym ja była tym dzieckiem. Czy fajnie mi jest, jak muszę stać z kimś rozmawiać? Tak, dobrze, oczywiście, tak zrobię, dobrze. A my tak mówimy do dziecka. Jak ty się zachowujesz, co ty robisz, przestań, jak możesz. Tak? Zawsze sobie wyobraźcie, jak byście się czuły, gdyby ktoś wam kazał zrobić coś, czego nie chcecie. Jedz teraz, nagotowałam jedz. Nie interesuje mnie, że nie jesteś głodna. Mamusia ugotowała, co by cię gotowała? Jedz. Niech mamusi nie kocha, tylko ty, jak mnie kochasz, to zjedz. I dziecko je, bo kocha mamusię, a za godzinę widzę, że w kupę chcesz iść. Po oczach widzę, zrób, jak kochasz mamusię. I to się dzieje, nie śmiejcie się, no przecież znacie takie sytuacje, ja nie wymyślam. Jak kochasz mamusię, to zrobisz kupę. I idzie tak i robię, bo kocha mamusię. My się zachowujemy w sposób kompletnie irracjonalny. Robert przymierza się do jakiejś książki, do napisania książki o Korczaku, jak był małym chłopcem. Tak? I grzebie tam, siedzi w jakichś dokumentach, wspomnieniach ciotek, wujków, nie wiem kogo tam jeszcze. I mówi któregoś dnia, mówi, wiesz co, dla Korczaka było strasznie trudne? I ja mówię, no co było trudne? No było trudne to, że mama jego przed wyjściem, jak on tam krótko miał rozumianko, jakoś tam szybko umarła, czy jakoś tam, już nie pamiętam. To nie jest takie bardzo istotne. Mówiła, Jonasz, bo tak on miał przecież na imię, mówi, idź zrób siusiu. Czy chcesz siusiu? Idź zrób siusiu. A on nie chciał. Nie chciał. I to dla niego było trudne, że on nie może podjąć decyzji, że chce mu się siusiu. A my mówimy dziecku, idź zrób, bo ja widzę, że tobie się chce. I potem ja mam na lekcji ucznia, który sika pod siebie. Więc patrzę, wiem, co to się stało. Matka mówi, bo pani mu nie powiedziała, że on ma i zrobić siku. Przecież my musimy nauczyć dziecko, żeby ono czuło, że jemu się chce siku, że jemu się chce kupę, że ono jest głodne, że ono jest zmęczone. To mamusia mówi, pani Doroto, 2 godziny ją kładę i nie mogę jej uśpić w ciągu dnia. Ja myślę, że może ona nie jest zmęczona. No może ona nie, ale ja jestem. Ja mówię, to się połóż. A ja muszę dziecko najpierw uśpić, żeby się położyć. Ja mówię, to połóż się z nią. A nie tu ją usypiasz. 2 godziny śpi, bo matka jest zmęczona. Znaczy, postarajmy się i w pracy, i w domu traktować tego człowieka, jak sami byśmy chcieli być traktowani i być takimi rodzicami i takimi nauczycielami, jakimi sami chcielibyśmy być. Ja na przykład na szkoleniu nauczycieli często pytam, kto chciałby być w swojej klasie? To znaczy, widzicie, że rzadko podnoszą ręce. Tak jak się tak głębiej zastanowić, pani Doroto, to nie wiem, czy bym chciała być w swojej klasie. Ja mówię, no właśnie, chcielibyście być w swojej klasie. I teraz już naprawdę ostatnia rzecz. Jest Kasia Grochola, taka pisarka, nie? Ja kiedyś, ja parę lat temu, ona napisała taką książkę Zielone drzwi. Ja jechałam do jakiegoś Bielska na jakiś wykład, jeszcze wtedy pociągiem i kupiłam sobie te Zielone drzwi do pociągu. To jest taka książka, że akurat 5 godzin do Bielska
szybko się czyta. I w połowie tej książki pan, który siedział naprzeciwko mnie, wziął mnie za rękę, mówi: przepraszam bardzo, czy wszystko jest z panią w porządku? Ja mówię: tak, a dlaczego? Bo tak patrzę na panią i pani tak, albo się pani śmieje, albo pani robi się purpurowa, albo pani popłakuje, tak. A ja w ogóle nie byłam tego świadoma. A skąd to się wzięło? Gdzie okazało się, że Kasia Grochola chodziła do tej samej szkoły co ja, do tego samego liceum. I w tej książce jest duża sekwencja o tej szkole i ona opisuje swoje wspomnienia nauczyciela. I to byli również moi nauczyciele. Jak sobie przypomniałam panią od chemii, to mi się słabo robiło. Do dzisiaj mi się robi słabo. Mam w domu cztery zeszyty, których nie wyrzuciłam z liceum. To jest pierwsza A, druga, trzecia A i czwarta A chemia. Nie mogę tego wyrzucić, bo po prostu musiałoby się coś stać, koniec świata by chyba był. Że mam taką traumę po tylu latach. Jak sobie ją przypomnę, to jest człowiek, który nienawidził ludzi w ogóle, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów. Tak? Oczywiście nauczyłam mnie chemii, super. Nauczyłam się na czwórkę, żeby jej udowodnić, że umiem, ale... I czytałam tę książkę i się podśmiewałam z jej opowieści o nauczycielach, których pamiętałam i przeżywałam tę samą traumę, co ona. Tak? I teraz pomyślcie sobie, co o was będą kiedyś myśleli wasi podopieczni. Czy będą was wspominać, że ale miałam fajnego nauczyciela i fajną panią, czy ciocię, czy jakkolwiek, czy po prostu to był jakiś potwór. Jakim optymistycznym akcentem. A teraz poproszę pytania. Opowiadałam tutaj anegdotę.